Słuchajcie, widzowie, nie wiem, czy zauważyliście, bo ja szczerze nie zauważyłem do momentu wejścia na Twittera, że dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy była aktywizacja, która koniec końców co zmieniła? Praktycznie nic. Naprawili niby jakieś tam błędy, ale prawda jest taka, że oni sami spowodowali te błędy, więc nic nowego nie dodali, co najwyżej naprawili swoje wcześniejsze błędy. No i tak, mogliśmy zaobserwować chociażby, że naprawili w końcu dźwięk headshota. Dźwięk headshota, który był zbugowany poprzez rzucanie granatu. Jak rzucaliście granat i on wybuchał przy kimś, to był dźwięk headshota. Czemu Kurde, zielonego pojęcia. I no dalej możemy zaobserwować, że w końcu naprawili granaty, które się nieprawidłowo chociażby odbijały. Są sami możecie zaobserwować albo przypomnieć sobie, jak na Vertigo był taki, o, było takie miejsce na telewizorze, to się okazało, że takich miejsc jest po prostu więcej. Czy to na respie czy to nawet chciałoby, żeby na drzwiach, co widz tutaj podesło na Discordzie, gdzie Was serdecznie zapraszam, o, za głośno. No, niesamowita rzecz, niesamowita rzecz. Kontynuując, możemy zaobserwować, że również dodali chociażby zwycięzców Majora 2024, których możemy zaobserwować tu. Wow, niesamowita aktywacja Valve. No i na dobitkę tego wszystkiego jesteśmy w stanie zaobserwować, że Tiger nam podesłał wyniki, jeżeli chodzi o nowe procesory Intela, które są po prostu słabe, więc osobiście nie polecałbym Wam kupować nowych komputerów z procesorem Intela, ponieważ nie będzie to najlepszy wybór. Dalej króluje po prostu Ryzen 77800X3D, chociaż ciekawszych rzeczy mogę dopowiedzieć, że jego cena wzrosła o kilka złoty, a nawet 500 zł przez ostatni miesiąc, półtorej, więc osobiście bym poczekał na spadek i na nowy procesor z 3D cashem, który ma teoretycznie a w zasadzie miał wyjść kilka miesięcy temu, ale pewnie wyjdzie za kilka miesięcy, ponieważ AMD nie musi się śpieszyć ze względu na to, że procesory nowe Intela są po prostu tragiczne. Prawdę Wam mówiąc to nawet AMD nie musi wypuszczać nowego procesora, bo to nie ma aktualnie kompletnie sensu, tak szczerze. To jest przynajmniej moja opinia. No ale dobra, idąc dalej możemy zaobserwować naklejalność, gdzie Copenhagen po prostu sobie poleciała w górę, chociaż patrząc na ostatnie miesiące to aż tak nie poleciała w górę. No ale tak, 11,5 tysiąca ponad holo w legendach, co daje nam przyrost o 14% i 63%. 14,63%. Jeżeli chodzi o challengersów, no to jest 5591, co daje nam wzrost o 14,63%. 14 14,63% również. Dosłownie się to powtarza. No i na dobitkę możemy wspomnieć o Contendersach. 7224, co daje nam wzrost 16,68%. I jeszcze ja chciałbym zwrócić jedną uwagę. 2134 Linvision, 2326. Były drużyny, które miały lepszą naklejalność, co może po prostu oznaczać, że ludzie się hypują sztucznie na ten Lindwizyn a koniec końców się nie wylepi. Może być taka sytuacja, czy będzie, nie wiem, nie ma magicznej kuli, ale wiem jedno, jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie wbić na Discorda, gdzie macie chociażby konkursik na 20 polskich złotych, no i na dobitkę tego wszystkiego możecie jeszcze wesprzeć mój kanał, gdzie macie chociażby załączone materiały na aktualnym ekranie w postaci dużo, co nie? Chodzicie sobie, klikacie wesprzeć i wybieracie poziom, który Was interesuje. Miłego dnia Wam, życzę widzowie, dajcie znać, jak Wy oceniacie chociażby tę aktyzację, bo według mnie to jest jakiś śmiech na sali. Trzymajcie się, no i cześć.